Dzisiaj znajdujemy się na rynku w Kętach, a naszym gościem jest pani poseł Dorota Niedziela. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam państwa. Rynek Kęt to najlepszy i najpiękniejszy chyba rynek. Może dlatego, że z Kęt pochodzę i pamiętam go w czasach wcześniejszych i teraz. I proszę zobaczyć, jak jest piękny, pełen kwiatów i naprawdę śliczny. Pani poseł, jest pani tak zwaną jedynką z list Koalicji Obywatelskiej z naszego regionu. Co pani by chciała załatwić tutaj dla naszego regionu, jeśli zostanie pani posłem na kolejną kadencję? Ja myślę, że tutaj nie ma nic do załatwiania. Tu trzeba po prostu wykonać zadanie, zrobić to, co trzeba zrobić. Czyli przede wszystkim dla naszego terenu, teren Kęt, Oświęcim, Brzeszcze, Andrychów i cała Małopolska Zachodnia, to dziś jeden z najbardziej palących problemów to czyste powietrze. I myślę, że to najważniejsze dla nas wszystkich. Czyste powietrze, a co za tym idzie, zdrowotność, poprawienie możliwości zdrowotnych dla wszystkich obywateli Małopolski Zachodniej. Chcę tylko powiedzieć, że nie wiem, czy państwo wiecie, że od 2017 roku w Brzeszczach mamy stację monitorującą powietrze i okazało się, że benzoapiren, czyli bardzo niebezpieczna substancja, która osadza się na małych pyłach PM2,5 i PM10, to wszystkie te pyły, które wydobywają się z naszych kotłów podczas czasu zimowego i są zawieszone w powietrzu. Wszyscy, starsi, młodsi, wszyscy oddychamy tym powietrzem i wdychamy razem z nim te małe cząsteczki, czyli PM5 i PM10 i PM2,5. 2,5 to wielkość tej mikrocząsteczki, która wchodząc do płuc przedostaje się bezpośrednio do krwi, a na niej benzoapiren. Benzoapiren, substancja, którą naukowcy określili na 100% odpowiedzialną za wszystkie nowotwory, alergie i wiele innych schorzeń. Z powodu wdychania tych substancji w Polsce umiera 42 tysiące osób rocznie. To ogromne ilości, a Małopolska przoduje, Małopolska Zachodnia wyjątkowo przoduje w tej ilości zanieczyszczeń. Chcę państwu powiedzieć, że według raportu NIK-u w Brzeszczach było największe stężenie w Polsce tych substancji. Średnioroczne stężenie benzoapirenu to 27 nanogramów przy normie 0,1 nanograma na metr sześcienny. To ogromne ilości. One są bardzo niebezpieczne, szczególnie dla ludzi młodych i dla dzieci. Dzieci stosunkowo do masy swojego ciała wdychają dwa razy więcej tych zanieczyszczeń niż dorośli. Więc podstawową sprawą, ale to naprawdę podstawową, jest polepszenie jakości powietrza w Małopolsce Zachodniej. Dobrze, ale jak będzie wyglądała ta walka ze smogiem, z jakością o polepszenie jakości powietrza, skoro Unia Europejska zlikwidowała nam fundusze na walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Jak będzie wyglądał ten program Czyste Powietrze, który jest programem rządowym? Program Unia nic nam nie zabrała, to kłamstwo. Unia ostrzegła, że program Czyste Powietrze przygotowany przez rząd PiS-u nie działa. A nie działa dlatego, że zabrano możliwość rozdysponowania tych pieniędzy przez samorządy, tylko zrobiono to centralnie. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze wydają pieniądze na zupełnie coś innego, nie przeznaczają ich w odpowiedni sposób, a możliwości pozyskania tego finansowania są tak trudne, że w zasadzie niemożliwe. Stąd brak wykorzystania tych pieniędzy i przedstawiciele Unii Europejskiej, sprawdzając wydatkowanie tych ogromnych pieniędzy, które były nam przyznane, mówię: hola, hola, proszę państwa, nie dajecie sobie rady, nie wydajecie tych pieniędzy tak jak potrzeba, zwróćcie te pieniądze samorządom. To samorządy, robiąc swoje programy i znając swoje potrzeby, potrafią zrobić tak programy i ubiegać się o nie, by obywatele, tak jak tu w Kętach, mogli wymienić swoje piece, mogli ocieplić swój dom i mogli płacić mniejsze rachunki za między innymi za używanie nadal węgla. Ale efektem tego wszystkiego stało się tak małe wykorzystanie środków unijnych, na co Unia się nie zgadza i mówi o tym, że mamy poprawić ten projekt. Rząd już poddał się i powiedział, że rzeczywiście poprawi to i pozwoli
pozwoli samorządom na większą partycypację z tych programów. Mam nadzieję, że to zobaczymy, bo jak na razie pieniądze na czyste powietrze są albo niewydawane, albo wydawane w nieodpowiedni sposób. Każdy, kto próbował dostać dotacje do wymiany kotłów czy OZE, wie, jak to trudno i jak to jest właściwie niemożliwe. Przypomnę tylko, że dotacje na ocieplenie domów mogą się ubiegać tylko osoby, które mają nie więcej niż 600 zł na osobę dochodu. Takie rodziny na pewno nie będą miały prawie 30 tysięcy, żeby zainwestować w to i dopiero potem się ubiegać o zwrot pieniędzy. Zwłaszcza, że rząd tak wmawiał samorządom, że dlatego opłaty za wywóz śmieci poszły w górę, ponieważ opłata środowiskowa poszła w górę, a opłata środowiskowa przeznaczana jest właśnie na ten program Czyste Powietrze. Zasada ogólna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i tym samym wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, jak powstawały, była prosta. Kto śmieci, kto brudzi, kto niszczy środowisko, ten płaci odpowiednie kary czy datki. To wszystko idzie do worka pod nazwą Narodowy czy Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i z tego worka przeznaczamy te pieniądze na ochronę środowiska. A czymże nie jest jak najważniejszym, jak poprawa jakości powietrza, czyli ochrona środowiska, a tym samym naszego życia. To, co się dzieje i zmiany klimatyczne, które mamy, są wynikiem na pewno, już naukowcy nie mają tej wątpliwości, działań człowieka. Jeśli człowiek niszczy dany teren czy ziemię, płaci za to kary, więc pieniądze z tych kar są naznaczone i powinny być przeznaczone na poprawę jakości środowiska, a tym samym powietrza. Zresztą nie tylko opłaty za wywóz śmieci poszły w górę, też za inne media, na przykład prąd, już nie mówiąc o żywności przysłowiowej pietruszce za 20 zł. Jak właśnie tym zmianom zapobiec, żeby mieliśmy nie było tych płac? W tamtym tygodniu. Oczywiście rządzący nie mówią o tym nic. Na ostatnim posiedzeniu rządu minister energii wspaniałomyślnie postanowił ustawą przedłużyć czas składania tych oświadczeń, które małych przedsiębiorców uwolnią od przynajmniej na chwilę od podwyżki prądu prawie o 70%, ale gdyby nie opozycja i nasza akcja, która uświadomiła ludziom, że mają czas tylko i wyłącznie do zeszłego poniedziałku na złożenie tych oświadczeń, prawdopodobnie większość osób czy większość mikroprzedsiębiorstw tego by nie zrobiła. W momencie tym podniosłoby to ceny prądu prawie o 70%. Minister energii tłumaczył, że przedłużono dlatego, że przedsiębiorcy są na wakacjach. To już zakrawa naprawdę na śmieszność. Specjalnie nie informowano o tym, ponieważ zabezpieczenie budżetowe jest dosyć niskie na te podwyżki prądu, na te złagodzenie podwyżek prądu i myślimy jednak, że liczono na to, że część przedsiębiorstw nie złoży tego świadczenia. Pani poseł, chciałabym jeszcze wrócić do sprawy zapory w Świnnej Porębie. Pani otwierała koronę zapory w 2015 roku. Była pani za to krytykowana. Później pani Beata Szydło również otwierała tą zaporę. Tam nadal są problemy. Elektrownia nie jest otwarta. Teraz jest tam wielkie pobojowisko umierających w cierpieniach ryb i śmieci. Jak to tak naprawdę było w tym 2015 roku i dlaczego nadal tam są problemy, nie jest to otwarte? 30 lat budowy, najdłuższa budowa w nowoczesnej Europie, jak niektórzy się śmieją. Ja pamiętam w 2015 roku krytykowano mnie za to, że odbierałam koronę, a to też było związane z tym, żeby odebrać już turbinę, która tam była gotowa. Od 2015 roku, od momentu przejęcia władzy, kiedy posłowie PiS-u, pani Szydło, krzyczeli, że w zasadzie nieudolność, nie można, wszystko zostało zrobione, pieniądze na osuwiska zostały zabezpieczone, nic nie stało na przeszkodzie, oprócz pogody, która w tym czasie nie pozwalała na pełne wypełnienie zbiornika, nic nie przeszkadzało w tym, żeby zacząć normalne funkcjonowanie na zaporze Świnna Poręba. To, co się dzieje, to trudno nazwać jakimkolwiek działaniem. To ta ostatnia konferencja prasowa, gdzie przedstawiciele Wód Polskich tłumaczyli, że była jakaś dywersja,
to śmieszne i niezrozumiałe. Nie wiedzieć dlaczego, nic tam więcej się nie wydarzyło, oprócz tego, że widzimy te drastyczne sceny związane z tym, gdzie ogromne pieniądze wydane na to, żeby stworzyć całe zaplecze dla produkcji ryb, wyjątkowych ryb, wpuszczanie i zarybianie tych terenów, powodują, że teraz te ryby, jak pani mówi, umierają w cierpieniu. Nie wiadomo, dlaczego to nie działa. Śmiem twierdzić, że cała reforma Wody Polskie spowodowała, że rozbestwieni urzędnicy, którzy wydają na prawo i lewo pieniądze i koszty tej reformy spowodowały, że nie ma po prostu pieniędzy na to, żeby nadal i żeby uruchomić tą elektrownię. Ja tylko przypomnę, że na wniosek chyba poseł Paluch, ale nie tylko, stworzono następny długoletni program działań, który zabezpieczał pieniądze. Minęły 4 lata i nadal nic. Świnna poręba nadal nie działa. To dlaczego na przykład te działki wokół zapory nie są przekazane nadal gminom, a było to obiecane? To pytanie już do rządzących. Może ja radzę zapytać, może panią poseł Szydło, ponieważ pani poseł już jest europosłem, to jej teren, to jej inwestycje i 4 lata absolutnej zaniedbań i niewykonania planu. Pani poseł, 4 lata temu ten sam temat, Beskidzka Droga Integracyjna był obiecany, dalej nie jest nic w tej sprawie zrobione. Dziś rozpoczynamy akcję w Oświęcimiu, ale będziemy też w innych miastach. Rozpoczynamy akcję Rząd nie buduje dróg, porażka inwestycyjna. Informacje, jakie obiegły Polskę przez ostatnie 2 tygodnie, mówią nam o tym, że tak hucznie zapowiadane zmiany, tak krytykowane rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, które według pana premiera Morawieckiego nie przyniosły żadnych pożytków, a nie były budowane drogi i mosty, jak pamiętamy, musiał zresztą za to przepraszać, pokazują, że w ciągu ostatnich 2 lat, od 2017 roku, rząd PiS-u nie oddał ani jednego kilometra autostrad. Przypomnę tylko, że Platforma Obywatelska w ciągu tych 8 lat wybudowała prawie 2000 autostrad i dróg ekspresowych i ogromne ilości dróg krajowych. I powróćmy do tematu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. To Beskidzka Droga Integracyjna to jak Yeti. Wszyscy o niej mówią, nikt jej nie widział. Od 4 lat, znaczy cała rozmowa o Beskidzkiej Drodze już za naszych czasów oczywiście proponowana, ale przez ostatnie kampanie wyborcze za każdym razem rząd, nie tylko posłowie PiS-u i opozycji mówili o tym, jak to po objęciu władzy zaraz naprawią tą sytuację. Wszyscy jak jeden mąż. Droga krajowa, która między innymi Kęty, Andrychów, Wadowice odciążyłaby z ruchu tranzytowego, połączyłaby międzyregionalnie Bielsko z Krakowem, odciążyłaby też ruch tranzytowy Krakowa, a więc i poprawiła jakość powietrza, ponieważ te ogromne samochody transportowe nie jechałyby tak długo, nie trułyby nam powietrza. Wszystko to stanęło. Ja tylko przypomnę, że 15 bodajże maja 2016 roku, ale w 2016 roku w maju pani premier Szydło hucznie, właściwie media wszystkie hucznie zapowiedziały, że pani premier Szydło dała zielone światło drodze Beskidzkiej Drodze Integracyjnej. To zielone światło miało polegać na tym, że została ona wpisana w sieć dróg, w rozporządzeniu w sieci dróg krajowych i autostrad. Jak widać, zielone światło zgasło. Cała inicjatywa padła i nadal się nic nie dzieje. Więc stąd nasze pytanie, gdzie Beskidzka Droga Integracyjna? Co się stało z tymi 61 kilometrami dróg? Może chodzi o to, że PiS nie potrafi budować dróg. Może chodzi o to, że nie potrafi znaleźć te prawie 4 miliardów na budowę tej drogi. Pamiętajmy, 61 kilometrów, które mogłoby zabezpieczyć lepsze powietrze, lepsze życie i szybszy transport między Bielskiem a Krakowem, odciążając w ten sposób Kęty, Andrychów, Wadowice, Kalwarię i dojeżdżając w Głogoczowie do trasy, do Siódemki. Nie wiemy, co się dzieje. Pani premier Szydło obiecała, czekamy na odpowiedź, gdzie to jest. Co się takiego stało? Na drodze podobno stał burmistrz Wadowic,
w tym czasie zmienił się burmistrz Wadowic i co? I nic. I nadal nie ma realizacji tej drogi. Przesunięto ją na realizację bodajże na 2024-2027. No to właściwie możemy powiedzieć, że Yeti ktoś widział, ale nie wiadomo, gdzie ona jest. Pani poseł, i tak na koniec trochę prywaty. Pani mąż został w ubiegłym roku starostą. Czy w domu są tylko tematy polityczne, czy jeszcze jakieś inne tematy? W naszym domu zawsze były tematy polityczne. W momencie, kiedy dzieci stały się dorosłe i w zasadzie wyjechały z domu i zostaliśmy z mężem sami, tak to się złożyło z moim kandydowaniem do Sejmu. I to była pierwsza moja kadencja i wtedy już zaczęło być politycznie, ale w momencie, kiedy mąż został rzeczywiście, zresztą mąż był radnym powiatowym dużo wcześniej niż ja się w ogóle zajmowałam polityką, zaczęły się tematy ciekawe, ponieważ zetknięcie jak gdyby władzy ustawodawczej z samorządem. I o ile wcześniej często mąż miał jakieś pytania i coś mu się nie podobało, to teraz widzi, że już rzeczywiście jak się rządzi starostwem, no to wiele rzeczy jest politycznie naprawdę blokowanych i jeśli nie ma dobrej współpracy, polityka bardzo przeszkadza w tym. Uważam, że samorządy powinny być maksymalnie odpolitycznione. One powinny działać dla obywateli i w zgodzie. Politykę powinno się zostawiać na wysokości Warszawy. Tam powstają koncepcje, tam mogą się ścierać politycy. W takim mieście jak Kęty, w takim powiecie jak Oświęcim, w takim powiecie jak Chrzanów czy Wadowice, to samorząd powinien pomagać mieszkańcom w stworzeniu najlepszych warunków do życia, w pomocy z państwem. I tak to powinno wyglądać. Nie można przekładać animozji, polityki, wojny na samorządy, a to niestety się dzieje i to się już właściwie wydarzyło. Także to są głównie nasze dyskusje o tym, co zrobić, żeby samorząd był absolutnie niezależny od polityki, żeby robił swoje. Oczywiście każdy ma swoje przekonania polityczne i to dobrze i tak powinno być i powinniśmy się różnić, powinniśmy się szanować w tych różnych poglądach politycznych, ale jeśli chodzi o teren, czyli o samorządy, powinny one być niezależne od polityki i każdy z nas ma obowiązek, niezależnie do jakiej opcji politycznej należy, dbać o samorządy i o ich bezpieczeństwo. Głównie przede wszystkim o finansowanie. Dziękuję pani poseł za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.